zespołu Putnowskiego, trenera Sławomira Ryszkiewicza, kierownika Andrzeja Królaka i prezesa klubu Dominika Tomczaka. Krzemieniewski Mieczyk, trener Sławomir Ryszkiewicz, asystent Mariusz Jakubowski, opieka medyczna Alicja Łódzka, Andrzej Królak, kierownik. No i szanowni państwo, również w przyszłym roku i tak trzyma. Dziękuję bardzo. Dwa okazałe puchary, na dzisiaj rozpoczyna grę. Gracjan Sobczak. Mariusz Jakubowski i Tomczyk Przemysław. Na drugą drogę. 3 do przerwy, 4 po przerwie. Co z tego, że tych 4 przepiwać? Gracjan Sobczak, Słupek. Sobczak. Gracjan Sobczak. Janka Kuzy. Chyba tak. No i proszę państwa, znakomicie Przemysław Tomczyk. I proszę państwa, bardzo ładna i końcowa akcja, ale jest spalony. Grzegorek Jakubowski. Ale pozycja spalony i go nie uznany. No i proszę państwa, 41. spotkania Gracjan Sobczak 2-0. Piotr Kierus. Proszę państwa, piękny strzał Gracjan Sobczak. 43. minuta, 3-0, drugiego Gracjana. Albo nie będzie doliczowo ten... Albo przerwa. Tak, przerwa prawda. No. No. No i proszę państwa, Piotr Kierus, 4-0. Piotr Kierus. To był Zanki, ale brawa. Gracjan Sobczak. Już!
czyli Akcja, Gracja, Sobczak, Idol. Piotr Michalski, 19 jego bramka w sezonie A klasy łódzkiej grupy 6. Do Sobczaka. Piotr Michalski, to nieuznany, spalony. I przestrzelił Andrzej Grzegorek. Dostawał pod okiem. Piotrek. Nie tak się umawialiśmy panowie. Te młode orły chcą grać. No. Michalski, 25. zawodnika. I siódmy gol drużyny Kutnowskiej. Nie, nie, nie.